Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Metro Exodus. Powracamy, ja już jestem po wyjeździe, przyznam się wam, aczkolwiek zapoczątkowałem tak teraz trochę ten trend odcinków bez kamerki i muszę wam przyznać, że mi tam się całkiem podoba. Dlatego na razie będziemy lecieli właśnie takim sposobem, a ja zabieram się za jakieś kolejne rzeczy, które mam do roboty. Czytałem wasze komentarze, dziękuję bardzo za wszelkie i podjąłem decyzję, że jednak nadal postaram się grać za dnia. Jeżeli okaże się, że wszyscy ci przeciwnicy tutaj stanowią dla mnie zbyt duże zagrożenie za dnia, no to wtedy będę próbował grać sobie nocą i będę sprawdzał, co jest gorsze, czy ludzie, czy potwory. Chociaż w tych czasach ludzie to też potwory. A więc pozgarniajmy sobie wszystko, co tutaj się znajduje. Pistoletów już osobnych brać nie będę. Dziękuję bardzo jednego tipa, którego widziałem, że w sumie każda broń, jaką zbiorę, to wystarczy, że ją podniosę na chwilę i ona i tak trafi na Aurorę. Więc to nie jest tak, że muszę koniecznie te wszystkie bronie taszczyć ze sobą, ponieważ one będą się mi na Aurorę przenosiły. Zaczynamy tutaj w tej chwili proces infiltrowania tego miejsca i tutaj znajdują się przeciwnicy. Ja jestem ciekaw, jak bardzo uda mi się tutaj przejść niezauważonym. Mam wrażenie, że może być z tym w pewnym stopniu problem. Widziałem też wasze komentarze na temat tego, że mimo wszystko w tej grze jest system karmy. Znaczy, że tutaj sporo może zależeć od tego, czy postanowiłem przeciwników mordować, czy nie. No i powiem tak, no... tutaj ktoś jest, ojej. O nie, ktoś tutaj wisi, Boże jedyny. Tak, no na pewno postaram się robić wszystko, żeby nie mordować przypadkiem ludzi, którzy już mi się poddają, ponieważ to na pewno stan mojej karmy zdecydowanie uszczupli, ale no jeżeli wdam się w jakiś konflikt, no to będę strzelał, no nie oszukujmy się, nie jestem aż takim hardkorowym tutaj graczem stealth. Jeżeli przyjdzie co do czego, no to strzelać będę, no nie powstrzymam tego. Nie mam niestety na tyle cierpliwości, żeby naddupcać tutaj jak szalone absolutnie cały czas po cichu, skradać się za każdy zakamarek i tak dalej, i tak dalej. Dlatego no, tak to będzie wyglądało. Tutaj w ogóle mam domek, czego się nie spodziewałem. Ja tutaj mogę sobie zaraz obok tego pieprzonego obozu przeciwników przejść na przykład w noc. I nie martwić się o te wszystkie potwory, które tutaj mogą się znajdować. Tak więc wiecie co? Spróbujmy to w sumie zrobić. Czemu nie? Skoro mogę się tutaj tak blisko przeciwników bezpiecznie przespać, to spróbujmy pograć w nocy. Brak kamerki zdecydowanie mi pomoże, ponieważ mam tutaj ciemno w pokoju podczas nagrywania, więc będę w stanie dostrzec wszystko, co się dzieje. A tam na pewno ich trochę w środku siedzi, więc a nuż uda mi się ich dorwać, na przykład śpiących w jakiś specyficzny sposób, poogłuszać ich i mieć z nimi spokój. Ja w ogóle jestem strasznie wkurwiony, ponieważ nie wiem, czy wiecie, nie wiem, czy wam o tym mówiłem, ale moje odcinki z Metro renderuje do 1440p, żeby móc je oglądać w wyższym bitrate'cie i tak dalej, i tak dalej. Aczkolwiek wiecie, jaki jest w ogóle myk? Pierwszy odcinek Metra, który wleciał w piątek, wydaje mi się, że nadal kurwa nie ma tego 1440p, nadal się nie przetworzyło, co jest po prostu absurdalne i kompletnie nie do zaakceptowania z mojej strony, ale gówno mogę z tym zrobić niestety, ponieważ tak już działa YouTube. Ja jestem zdany totalnie na jego łaski i gówno mogę powiedzieć. Tutaj mamy jakieś bardzo nieciekawe sytuacje. No ja tego gościa okradnę z jakichś zasobów, Boże jedyny! Jak jego ciałem poruszyłem. Mam nadzieję, że nikt nie zobaczy tej latarki, którą tutaj świecę. Bardzo bym tego nie chciał. A co to jest? Aha, szafka do otworzenia, okej. Okay. Bardzo chętnie, poproszę. Ja tutaj się dość sporo bawię w kraftowanie tej amunicji i wszystkich apteczek, które mogą mi się przydać i tak dalej. Więc wolę mieć tego jak najwięcej. No dobra. Coś mnie się teraz też w gardle zbiera. Tak więc muszę często odchrząkiwać. Sorry for that. Dobra, co my tutaj znajdziemy? Coś interesującego? Jakieś paczki do otworzenia? Zdecydowanie coś się tutaj znajduje. Trochę tego, trochę tamtego. Wszystko się przyda. Nawet takie praktycznie zdezelowane ciała, które zaczęły się mocno rozkładać, potrafią pokazać mi coś fantastycznego. Na przykład 4 sztuki tych chemicznych zasobów całych i tak dalej. Nie wiem, czy tutaj mogę używać mele na przykład, żeby rozwalać te wszystkie skrzynki, ale nie będę tego robił. Po co zwracać na siebie niepotrzebnie uwagę? No ale dobra, mamy niby noc. Największym minusem tego, co się dzieje w Metro, jest to, że gówno widać. Absolutnie w każdym momencie gówno widać. O, tam mamy jakieś te wyładowania elektryczne. Super bajerancko, naprawdę. To jest to, czego ja teraz potrzebuję. Randomowe wyładowania elektryczne. Tam myślę, że jest przeciwnik, ale coś tam jest. Ty, to się porusza! W moją stronę.
Cóż, na pewno nie jest tak, że hej, wszyscy przeciwnicy poszli spać, bo coś tutaj słyszę niestety przede mną. Zastanawiam się, z której strony będzie najlepiej do sprawy podejść. I pisałem, widziałem też komentarze, żebym podjaśnił grę. Tylko, że no wiecie, to jest taka gra, że w nią się jakby tutaj ciemność ma dość duże znaczenie tak naprawdę, więc to nie jest tak, że hej, ja podjaśnię grę i będzie zajebiście. Ona jest na swojej jakby średniej jasności i mam wrażenie, że to jest jasność optymalna, ponieważ tam wszystko, co się zmienia względem tej średniej jasności, w sensie wiecie, na środku, ani nie podniosłem, ani nie obniżyłem, no to jest jednak troszeczkę odejście od tego domyślnego tutaj wyglądu. No ale dobra, wszedłem jakoś tutaj górą, tam widzę jakiegoś przeciwnika, ja jestem teraz niewidoczny, no ale jak widzicie, no nie śpią. Cóż mogę więcej powiedzieć, no jakoś się tutaj muszę zacząć skradać i chyba rozwalać. Dlaczego trzymamy tutaj tych przygłupów? Dobra, czy ja dam radę przejść tam prawą stroną? Dobre pytanie. Gdzie oni tutaj świecą tymi latarkami? Tak, żeby mnie jednak mimo wszystko nie zobaczyli. Ojej, ojej, no muszę przyznać, że grając w Far Cry'a i w to jednocześnie, to mam takie straszliwie, wiecie, sam nie wiem, co mam myśleć, bo jednak są to totalnie różne od siebie gry. Tam mogę sobie oznaczać przeciwników, jolo, akcja, super, wbiegam, wybiegam, jest fajnie, a tutaj, Jezus Maria, tutaj interfejs jest tak po prostu ograniczony, jak tylko jest w stanie być ograniczony. A ja muszę sobie radzić z takimi bardzo niewielkimi ilościami informacji, samemu zapamiętywać, gdzie się znajdują przeciwnicy i tak dalej, co nie jest oczywiście proste. O kurwa mać. Oczywiście, że się zawaliło, ale nikt mnie nie widział, co jest najlepsze. Tutaj gościu się jakoś odrzucił do tyłu, ale mnie nie wypatrzył ostatecznie. O Jezus Maria, czy oni mnie jednak widzieli? Czy ta pieprzona podłoga się zawaliła i oni wiedzą, że ja tutaj jestem? Nie, no nie zauważył nikt nic. Jakby on zobaczył, że drewno spadło, ale chyba nie widział mnie. Ja jestem tutaj mocno schowany, oni nie mają za bardzo jak tutaj wejść, chyba że tamten przejdzie po tej desce, która się tam znajduje, ale raczej się na to nie zapowiada. Trzymają się na dole, łażą tutaj z drugiej strony, ale w moją stronę się chyba nie zbliżają. Tamten cały czas jest kurwa gotowy do tego, żeby mnie na przykład zajebać. No kurde, no nie widzę innego sposobu, jak zacząć strzelać. Ja tutaj tak lecę w chuja, bo szczerze mówiąc zastanawiam się, czy dam radę ich załatwić w jakiś sposób na przykład taki, no, mniej brutalny, czyli ogłuszając ich na przykład, ale stoję tutaj, nie mam pojęcia, gdzie są ci wszyscy przeciwnicy. Tam na pewno dwóch sobie łazi obok siebie, tamten jeden patroluje. W każdej chwili może się odwrócić z tym światłem w moją stronę. Nie wiem, nie jestem pewien, czy headshot go zabije. Wiecie, ja mogę wycelować, ale pytanie, czy ta kula na pewno poleci tam, gdzie ja celuję. Pytanie, czy ja odniosę sukces, mimo iż dobrze wyceluję. Wiele pytań, bardzo niewiele odpowiedzi. No ale muszę się w końcu za coś zabrać, nie? W końcu muszę któregoś postrzelić. Mogę tu zawsze jakimś mołotowem wydupić i to też nie będzie taka zła opcja, szczerze mówiąc. Najlepiej się nimi oczywiście zająć tak, żeby jeden drugiego nie widział. Co najmniej czterech gości tutaj jest, to jest pewne. Jezus Maria, ale ze mnie jest pizda. Ale wiecie, z czego to wynika? To wynika tylko i wyłącznie z tego, że chcę mimo wszystko to, co robię tutaj, zrobić jak najpoprawniej mogę. Dobra, jolo. Tego chyba nikt nie widział. Czy może kolega wszedł tutaj teraz na górę, żeby obczaić, co się stało z jego ziomkiem? Nie, nie wszedł. No dobra, to poskutkowało, jednego mniej. Szkoda, że nie mogę ciał przenosić. Mam wrażenie, że to by była bardzo dobra opcja w tej grze, ale niestety jej nie posiadam. No dobra, nikt się nie zorientował. Znaczy, mam wrażenie, że te pociski są dość głośne, ale nikt tutaj na razie mi żadnych problemów z tego powodu nie robi. Więc idzie nieźle. Tam mam jakiegoś śpiącego frajera. Do niego dam radę podejść, tylko wiecie, jak jest jeszcze inny problem? Że oni zaraz tutaj wrócą, oni będą patrolowali ten teren, zobaczą ciało swojego martwego kolegi. No i nie wiem, jak tam oni sobie na ten temat myślą, ale ja tam bym się przejął, gdybym zobaczył martwego kolegę. Chyba że pomyślą, że nie wiem, że się najebał, że wcale tak naprawdę to nie jest śmierć i tak dalej. Dodatki mogę sobie rozłożyć, fantastycznie. Okej, powoli się przesuwam do przodu. Jak widać, niestety noc w ogóle mi nie pomogła tutaj w niczym. Widzę puszki wiszące z góry, to ja na pewno będę starał się uniknąć ich. Cóż. Ten na pewno tutaj jakoś sobie przysypia. Dam radę się go pozbyć chyba. Proszę bardzo, ogłuszenie, dziękuję. O, jednego martwego mniej, to moja karma może chociaż trochę tutaj... może chociaż odrobinę mniej mam szansę, że pójdę do piekła za to wszystko. Czy dam radę pod któregokolwiek z nich kolejnego się podkraść, tak żeby go ogłuszyć?
Właśnie oni ciągle gadają o tym, żeby skrócić cierpienie tych więźniów, których tutaj trzymają. To mogę rozbroić, to w sumie nie muszę się przejmować tym. No tak, mamy tam tych dwóch. Tam słyszę jakiegoś jeszcze jednego. Ha, no nie, na razie trzymają tych więźniów, więc to nie jest tak, że oni ich momentalnie zamordują i w ogóle muszę ich w tej chwili teraz już od razu hejo hejo ratować. Rozbroję każdą z tych puch, jaką w sumie widzę tak naprawdę. Zacznę, chyba wrócę się tam na drugą stronę i od tamtąd zacznę penetrowanie tego terenu. Oczywiście chodzę na kuckach. Wiadomo, gdybym tutaj zaczął napierdalać i strzelać, to w ogóle momentalnie sprawa by była załatwiona. Ale jednak chcę mieć tutaj takie chociaż troszeczkę sneaky fuckerskie podejście. Czy tego dam radę teraz załatwić? Chyba tak. Oho, zobaczyli śmierć swojego kolegi. Ale to nic, ale to nic. Oni teraz tak troszeczkę bym powiedział, że błądzą we mgle. Nie powinni wiedzieć, że ja tutaj jestem tak naprawdę. O nie, pieseł. Okej. Okay. Czy oni wiedzą, że ja tu jestem? Nie powinni wiedzieć. Postrzelę tamtego. Wychyl się jeszcze raz. Albo ten. Oni mnie szukają gdzie indziej niż ja teraz jestem. To jest w sumie dla mnie bardzo dobra sytuacja. Bo oni nie wiedzą, że ja się tutaj znajduję. Mam nadzieję, że mnie żadne kurwa... O kurwa, no to już wiedzą zdecydowanie. Dobra, no to czas w takim razie napierdalać. Gdzie jestem? Za tą skałą. Znaczy skałą, Boże, za tym filarem. Dobra, ten nie żyje. Ja już oberwałem troszeczkę. Właśnie to jest kolejna rzecz, która mnie bardzo zniechęca do tego, żeby być super głośny w tej grze. Strasznie łatwo jest oberwać w bardzo dużym stopniu i zginąć. Amunicja też jest kurwa cenna, tak więc headshoty to jest najlepsza możliwa taktyka, a niekoniecznie zawsze wychodzą. Dobra. Są jeszcze przeciw... Ten się poddaje. Okej. Okay. Dobry deal, dobry deal. Ja przeładuję, mam przeładowane, dobra. Poddajesz się, kolego? Fantastycznie. Okej. Okay. Tamten, z tego co widziałem, próbował do mnie strzelać. Nie poddawał się za bardzo. Ale to jest chyba taki znak, że jak oni się już poddają, to jest lepiej. To znaczy, że już mogę w sumie zacząć tutaj jakiś rozpierdol robić, albo przynajmniej zacząć się nimi zajmować. No dobra, wyszło nieźle. Nie no, spokojnie, chłopaki, nie będę was tutaj zostawiał. Weźcie się, wychillujcie. Już tutaj, którego mam teraz uwolnić? Aha, wait, tutaj muszę zrobić chyba... Którym się tu robiło? Mele? Jezus Maria, nie wiem, nie pamiętam. O nie, autorun pod myszką, to kto to kurwa wymyślił? O, mam też autobieg pod myszką, świetnie. Mele? O, proszę bardzo, teraz działa. Otwieramy, panowie, proszę bardzo, ku wolności! No my za spasienie twojej duszy malicy budem, skolka przeżyją. Spasi ciebie Bóg! Okej, okay. Cieszę się, że się cieszycie. Ohoho, ile broni. Dobra, to ojebane. To też tutaj proszę mi przerobić. Coś tam dostałem, nie wiem, czy to laser jest chyba? Mogłem oczywiście wyłączać te wszystkie źródła światła i bawić się w takie już pojebane skradanie, ale mniejsza. Wyszło jak wyszło, trudno. Nie mogę tutaj dopasowywać absolutnie wszystkiego, co robię pod to, jakie bym chciał mieć zakończenie, bo to... Nie jestem aż takim fanem metra, żeby aż tak super niesamowicie bardzo wkręcać się w to, co tutaj robię. Czyżby nowy armor, ojej, coś tam, jakiś znaczek związany z armorem tam zobaczyłem, więc zaraz będę musiał chyba w tym moim domeczku, który tam mam, dopaść warsztat i sobie z tego skorzystać. Proszę bardzo, cyku-myku, pootwierane. Tyle rzeczy tutaj znajdę, na pewno, żebym przeszukał też wszystkich tych gości, których tu zamordowałem. Dodatki do broni też jakieś tam się znajdą. No, no i fajnie. Widziałem też w komentarzach porady, które mi mówiły, że o, idź na przykład w to miejsce, tam znajdziesz coś fajnego, nie będziesz żałował i tak dalej. No i takie porady to ja kurde szanuję. Co my tutaj jeszcze mamy? Coś ciekawego? Dobra, apteczkę sobie na pewno dupnę. Wykonanie apteczki nie jest jakoś niesamowicie drogie, więc nie powinienem się z tym ograniczać, a jak jestem w takim stanie, w jakim jestem, to szczerze mówiąc, każda ilość przywróconego życia to jest dla mnie plus. Pozapalam te wszystkie światła, bo wyruchałem troszeczkę sam siebie. Tamto drewno jeszcze się rozpieprzyło, więc na dobry początek w ogóle niezależnie ode mnie dostałem, kurde, disadvantage tak zwany, bo oni wszyscy słyszeli, że drewno się tam rozjebało, więc byli w jakimś stanie podwyższonego zaalarmowania. Nikogo więcej tutaj nie ma, no i mamy wyjście, no. Ciekawe jest, czy jakbym wszedł którąś inną drogą, to by było troszeczkę lepiej z tym wszystkim. Zapalniczka, kij już zapalniczku, nie będę tego palił wszystkiego. No dobra, wydaje mi się, że w wystarczającym stopniu już to wszystko pozwiedzałem. Tutaj troszeczkę więcej grzybów, bardzo fajnie. Chemikalia, przydatna rzecz. Te paczki tutaj coś jeszcze w sobie zawierają? Chyba nie, chyba okradłem wszystko, co mogłem okraść. Aha, on coś dla mnie ma. Ty, ja ich nie słuchałem, do czego jestem pieprzony klucz? Siebie, ciebie ведь Силантия нафиг не придаст. Не придаст, если ты не скажешь.
Или ты предпочел бы здесь умереть? На их ножах? Нет, нет, конечно, не скажу. Czy oni mi zaznaczyło mi coś nowego do otwarcia, tą skrzynkę? Nie. I na most z Bożej pomocy. Tutaj jeden w ogóle zdycha jeszcze, ale mają się dobrze. To myślę na pewno mojemu stanu, mój stan karmiczny się dzięki temu poprawił. Oni mi kurwa dali teraz klucz, a ja nie wiem do czego, ponieważ nie do końca ich słuchałem. Największy minus, muszę przyznać, jest klimat jak gram po rosyjsku, ale kurwa no... Muszę naprawdę się skupić na tym, co oni mówią. Do tego jest ten klucz? Tak, do tego jest chyba ten klucz. Nie? Jak ja mam użyć klucza tutaj, no? Przecież oni dali mi do czegoś klucz, może zajebał strażnikowi klucz do czegoś. Jeżeli ich uratowałem, to powinienem. A nie, to chyba od drugiej strony tam radę? No ta, puszki się ruszają, ale to już w sumie wyjebane. Jeden więcej nóż, ten już gościu przeszukany. To gdzie ja mogę to otworzyć, co tutaj sobie teraz dorwałem? Dobra, bez skakania może. Nie, to jest tak po prostu zamknięte od wewnątrz do zewnątrz. No, powiem wam, to jakoś mało pasjonująca miejscówka, nie? No, pozabijałem paru gości. Ilu tutaj było? 6 chyba? Dobra, upewnię się tylko, że nie ma nic, kurwa, w tych tutaj żadnych podziemi na przykład tajnych z niesamowitym sprzętem, bo potem tylko opierdol będzie od was, że coś tam ominąłem, coś tam gdzieś tutaj. O, proszę, tego gościa pominąłem. Ciała wszędzie dookoła, to już mi się mylą, kogo przeszukałem, a kogo nie. Ja wiem, że wy mi mówicie, że o, mały progres robisz na odcinek Dobold. I tak, wiem, rozumiem. Będą dłuższe odcinki z tego metra. Tylko, że będą te dłuższe odcinki... Nie dzisiejszy. Dzisiejszy będzie raczej zbliżony do pół godzinki, ale myślę, że kolejny już sobie zrobimy dłuższy. Dobra, nie ma tutaj chyba nic więcej do przeszukania. Tamta elektryczność napierdala. Tak więc chodźmy może przed siebie. Ja wrócę do mojego wagonu, ponieważ mam tam rzeczy, które są z pancerzem związane, a tego nie dam niestety rady sobie założyć przy moim zwykłym polowym warsztaciku. I pójdziemy dalej. Coś czuję, że trochę będzie trwała ta seria z metra. Takie mam wrażenie. Dobra, bo już się zaczynam męczyć. A nie, automatycznie tą broń mi schował. Te pieprzone potwory nocne jeszcze latają, te demony tutaj wszędzie dookoła. Ale okej, czy ja tutaj w ogóle mogę się przespać wewnątrz tego wagonu? Nie jestem pewien. No jak nie... To wrócę tam, gdzie byłem. Boże, te burze elektryczne w ogóle mnie nie pocieszają. No widzicie, mogę się tu przespać. Dobrze, fantastycznie, ale warsztaci. Co ja nowego tutaj mam? Coś do broni na pewno. Jakaś forma chyba celownika. O, tylko do tego rewolweru, co? Bęby na 6 nabojów. Dziękuję bardzo, to był bardzo dobry zysk. Warto było tam pójść. Co mamy tutaj? Ładownice. Ładownica, dodatkowa amunicja, regulowana pasa zapewniają komfort noszenia. Okej, nic mi jakby nie ujmuje, a mam więcej tego przy sobie. No dobra, i widzicie, takie są profity tutaj zrobienia rzeczy takich pobocznych. Zamiast po prostu gnania do naszych celów głównych, zdobywamy nowe rzeczy, które ulepszają nam postać. Nie ma tutaj jakiegoś syndromu upgrade, nie leveluje się postaci, nie ma żadnej formy właśnie zdobywania punktów doświadczenia i tak dalej. Ale jest kluczowy element, jakim jest kurde właśnie upgrade'owanie naszego sprzętu. Ja się prześpię do dnia, ponieważ i tak wow, nie jestem zbytnio nocnym łowcą. No i prójemy dalej w takim razie. Myślę, że podejdę teraz frontem do tego całego kompleksu, który jest przed nami. A potem wracając, prędzej odwiedzę te bagna, które są jakby na dole po prawej stronie. Południowy wschód, nie wiem, powiedzmy. 8 rano to oznacza? Nie, to mi pokazuje, ile jeszcze mam czasu na moich filtrach chyba. Amunicji nie mam co dorabiać, bo jej super dużo nie zużyłem. Lecimy przed siebie w takim razie. A ile ja tych moich zasobów w ogóle teraz mam nazbierane, to mnie interesuje. 234, 148, to bardzo przyjemne. Na pewno apteczkę sobie zrobię. Lubię mieć max tych apteczek tutaj, szczególnie, że widzicie, 3 pociski i ja już ledwo dyszę. Tego gnoja na pewno atakować nie będę, bo nie mam ku temu żadnych powodów. No to mapa! Tutaj mamy ten pytajnik, który jest strasznie pojebany, ale tam mamy jeszcze jakiś pytajnik. Ja tutaj koniecznie chciałem sobie po prostu przewinąć czas, by mieć dzień, bo... No, prawda jest też taka, wy widzicie więcej, ja widzę więcej, wszyscy możemy się cieszyć ładniejszą grafiką w tej grze. Broń sobie schowam, żeby dalej biec. O, już się zmęczyłem. No dobra, okej, fair. Noszę pojebaną zbroję na sobie. Mówiłem już o tym. A, kurde. Ciągle się powtarzam. To tutaj wyczyszczone z przeciwników. Ale zawiodłem się troszeczkę na tym, że przełączyłem noc. I coś się znajduje chyba zaraz przed nami tutaj, nie? Tak, dokładnie przed nami. Mam nadzieję, że nie beczki z radioaktywnym gównem. Może coś, co dam radę otworzyć na przykład tym kluczem, który dostałem. Tam mamy jakiegoś potworka. W sumie to nawet zgraje potworków. O Jezus Maria. Oh my God. Czy ja dam radę w jakikolwiek sposób ominąć, czy może będę musiał je wszystkie wymordować? Przyznam szczerze,
Wolałbym raczej je ominąć. O Jezus Maria. O Jezus Maria. O Jezus, tutaj już są same trzy. Dobra, ty giń. Ty też giń. Tamten oczywiście już do mnie leci. Mam naładowaną moc. Mam naładowaną moc. Amunicji też tutaj ma całkiem sporo. Okej. Okay. Kuleczki lecą, kuleczki mordują. Jedyne, czego teraz żałuję, to, że tak naprawdę nie mogę... Czego nie mogę? Co ja chciałem powiedzieć? Żałuję, że czego nie mogę zrobić. Kurwa, nie wiem. Pyk, frajerze. Żałuję, że... O, wiem. Żałuję, że nie mogę przeszukać tych potworków, bo ich tutaj trochę zabijam, ale żadnej... Nie mogę z nich skóry wyciągnąć, ani niczego w tym stylu. Dobra, co my tutaj mamy? No, a, światło mogę zapalić. Fantastycznie. To mi się ta pochodnia, kurwa, przyda. To wygląda zdecydowanie jak drzwi. Coś tutaj jest do obczajenia. To jest na jakiś klucz, czy tak po prostu mogę tutaj wleść? O Jezus Maria. Zapalniczkę poproszę. Maska mi tutaj jest potrzebna? No dobra, założę w takim razie. W sumie jak nie ma co filtrować, to nie będzie filtrować, więc nic mi się nie stanie tak naprawdę. Okej. Nową maskę znalazłem? Jakiś inny model, czy... A nie jestem pewien. Co my tutaj mamy? Nowa notatka. Udało mi się wynieść zarodniki ze skażonej strefy. Miesiąc nad pracy nad filtrem. Okej, okay. Grzybnia prawidłowa. Próbki wciąż czyste. Udało się. Szczury żyją. Objawy anginy. Aha, gościu leczył anginę w takim razie. Okej. Okay. Czyli lekarstwa robił, krótko mówiąc. A może jakieś sterydy? Drgawki, dreszcze, wymioty przyszli, czekają. Och, wydaje mi się, że już mu odjebało pod koniec w pewnym stopniu. Ale to już nieważne. Nie ma co analizować, co ten gościu zrobił, bo wiecie dlaczego? Bo nie żyje. Dobra, ja odłożę tą zapalarę, nie jest mi tutaj konieczna. Coś na mnie czeka chyba przed wejściem, czy mi się wydaje. Ten, no właśnie, ten tam potworek, ale tego już nie ma. Tutaj kolejny, nowy, drugi? Nie, to jego kolega tam schowany. Raz, dwa, trzy, gotowe. Te potwory nie stanowią większego zagrożenia. Myślałem, że będą poważniejszym zagrożeniem z początku, ale okazuje się, że to tacy frajerzy trochę są. Tutaj jakieś apteczki, różnorakie rzeczy, pociski do shotguna randomowe. No dobra, no ten pytajnik mi się w coś zamienił w ogóle? Jakąś śmierć. Czyżby to były miejsca, które mi opisują na przykład historię ludzi? No bo tam był gościu, była historia jego niezbyt przyjemnej śmierci. Generalnie oprócz tego, no nic tam ciekawego nie było. Oprócz przedmiotów, nie, przepraszam, była ta maska. Tutaj w sumie mamy ten taki malutki domek, jakże blisko znajdujący się przeciwników. Mam wrażenie, że w tym dzisiejszym odcinku się powtórzyłem już 1000 razy na niektóre tematy. Tu mam ten warsztat, to chcę zobaczyć. Czyżbym ja znalazł teraz nową maskę? Może będzie efektowniej filtr wykorzystywać na przykład. Filtr o przedłużonym działaniu. No i proszę bardzo, widzicie, teraz będzie o wiele lepiej. No i nie mam, nic na tym nie tracę, nie tracę pancerza szybkości widoczności, ale jak patrzę po tych statystykach, to widzę, że jakieś specyficzne buildy będzie można robić. Większa zawartość czynnika absorbującego wydłuża żywotność, no to ja poproszę. Jak teraz wygląda mój pozostały czas na moich filtrach? Przedtem było chyba jakieś 10 minut, z tego co pamiętam, na tych paru sztukach filtrów, które miałem. A teraz też 10? To co, wolniej się będą zużywały? Czy wszystko, co od teraz wyprodukuję, na przykład, będzie się wolniej zużywało? Nie wiem, za dużo, kurwa, rozkmin mam na ten temat. Ty, a ja nie znalazłem czegoś do karabinu, bo mi się wydawało, że coś gdzieś tam mi się pokazało. Czy może to do czegoś innego mogę zamontować? A nie wiem. Nie wiem, może to wynika z tego, że nagrywam ten odcinek dzisiaj, kiedy jestem trochę zmęczony. Trudno powiedzieć. Prójmy dalej przed siebie. Ja sobie zrobię szybki zapis, tak w sumie troszeczkę kontrolnie. Broń schowana, prujemy przed siebie. Jaki jest dalszy plan? Te pytajniki obczajone. Tam nie chcę iść, bo tam jest tona, kurwa, potworów, ale jak pójdę tutaj przed siebie, to powinien być git. Tak mi się przynajmniej wydaje. No jeżeli mnie ten latający tylko nie zainteresuje się mną, a latają tutaj takie, kurwa, dwa, więc może ja po prostu spokojnie obok niego przejdę. Nie chcę wdawać się w konflikt. Mam nadzieję, że on będzie miał w dupie mnie równie mocno, jak ja mam w dupie jego. Dobra. O nie, tutaj maska jest potrzebna przecież, jakieś gazy tutaj są. Tak, 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 co? Zużywa mi się filtr? Nie, tutaj widzę też mamy jakieś radioaktywne gówno. Tutaj mamy dwa noże. Darmowych noży nigdy nie odmawiam, a nadprogramowe się przemianowują na materiały. Coś tutaj leży. 18 sztuk jednego tego? To jest całkiem nie taka zła ilość. Trochę jakiejś Coca-Coli starej, zdezelowanej tam się też znajduje.
Nie jestem w sumie pewien. A co się dzieje, kiedy ja mam na sobie filtr, a znaczy maskę, a nie potrzebuję maski? Czy są jakieś negatywne efekty tego? Maska się zużywa, psuje, coś jest z nią nie tak? Czy ja mogę sobie po prostu cały czas chodzić w masce, tak dla własnego bezpieczeństwa i pewności? To pikanie, wydaje mi się, oznacza, że powinienem założyć maskę, a tutaj też licznik Geigera szaleje, więc ja po prostu się oddalę. O Jezus! Oczywiście! O Jezus Maria! Weź! Ty nie zginąłeś? Boże, jedyny. Wytrzymały skurwiel. Ale na szczęście wielkiej krzywdy mi nie zrobił. Mogłyby te latające gnoje polować na te małe gówna, to by było lepiej dla wszystkich. Aha! Bo to jest kolejne gniazdo tych małych gówien. To dokładnie to, czego przed chwilą chciałem ominąć. Idąc inną trasą. Oła! Weź, wydupiaj, potworze. Tamten jeszcze się na mnie teraz rzuci. Pewnie się wkurwił za to, że go postrzeliłem. No nie! O Boże. O nie, o nie, 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 nie. Dobra, zaczynają mnie dziabożyć. No ty... Ale jak kurwa dużo amunicji zużywam. Come on. Jeszcze mi się... O panie, to ty na mnie spojrzałeś. Weźcie, gincie. Czemu ja strzelam z tej pipidówy, kiedy mam ten pistolet i dużo amunicji do niego? Już dwie apteczki będą zużyte na jedno małe jebane gniazdo potworków. Czy to był ten pytajnik? Nie, ten pytajnik to była chyba ta ciężarówka, cokolwiek ona tutaj mi da. O! Padł frajer i kolejny biegnie. Ja mogę zlikwidować to gniazdo w ogóle? Czy one będą już tak respawnowały, kurwa, w nieskończoność? To był ten busik tutaj chyba? Mam wrażenie, że one będą wychodziły w nieskończoność z tych dziur. Tamte stwory w ogóle powiedzieliście mi, że w jakiejś wcześniejszej wersji metra, w Last Light'cie czy w 2033, nazywały się krewetki. Co w sumie jest taką dość dopasowaną nazwą. No i co? No i coś tu się znajduje? Notatka. Bracie Piotrze, ty i twoi ludzie musicie zawrócić na podstawy sądzić, że bardziej niebezpieczni zwyczajni bandyci są w stanie tylko żywić się naszą krwią i kraść owoce naszej pracy, ale również całkowicie zniszczyć. Okej, okay. No to... Aha, tutaj jakiś ziomek nie żyje. Jezus Maria. Albo nawet więcej niż jeden ziomek. Więcej niż jeden ziomek. Brzmi jak jakiś tytuł. Więcej niż jeden ziomek. Albo miara na przykład wielkości, tudzież skali. Dobra, ile ja mam Nie, tego nie chciałem używać. 6 pocisków, 54 w zapasie. To jest nieźle, bym powiedział. Jest nieźle. Dobra. Tutaj trochę orypane. Jezus Maria, ten wydupca ode mnie. Nie interesuj się mną. Kurwa, czy on się mną właśnie zainteresował? Nie, mordo. Ja nie strzelam do ciebie, nie atakuję cię. Daj mi, kurwa, spokój. Wyjdzie lepiej dla nas wszystkich. Spierdalaj! O! Okej, okay, no w sumie nie mogę narzekać. Spierdolił. Mapę poproszę. Co tutaj mamy? No gniazdo pieprzonych potworów. Tutaj w sumie najgorsze jest to, że niektóre te pytajniki to jest najzwyczajniej w świecie gniazdo potworów. O kurwa, to jest tona przeciwników. Jezus Maria, ładowarka. Ja mam włączoną latarkę? Ty, mam włączoną latarkę. Dobra, naładuję sobie tą ładowarą. Co my tutaj mamy? Mamy tonę przeciwników. No może nie tonę przeciwników, ale trochę. O, zobaczyli mnie. Czy mi się kurwa wydaje, że mnie zobaczyli? Ja mam mołotowa, zawsze muszę o tym pamiętać. Ta, zobaczyli mnie. Siemano. No, ta, postrzeli mnie. Maskę mi już nawet rozjebali, muszę sobie ją zakleić. O Jezus Maria, to żeście kurwa nie poprawili mi humoru, panowie. Ten kurwa płonie, o Jezus Maria, dość brutalne. Ha! Dobra, ten nie żyje. Przykro mi, zaczęliście mnie atakować, ja tego nie chciałem. O Jezus, oczywiście, że już apteczki muszę użyć kolejnej. Ależ mnie to w tej grze denerwuje, strasznie szybko się życie traci. Muszę naprawdę celnie i odpowiednio często kurwa strzelać. No. Pyk! Dobra, okej, okay, to było sprawdzone. Ten gość miał jakiś pojebany hełm na sobie. Jeden headshot go załatwił. Tak więc nie muszę się chyba przejmować tym, że przeciwnik ma na sobie hełm, ponieważ dostają w pierdol niezależnie od tego, jak dużo ma na głowę założone. No ale w masce mam już dziurę. O, ten się poddaje. Dobra, okej. Okay. Kolego, to jak ty się poddajesz, to nie masz się czego bać. Ja bardzo szanuję ludzi, którzy mi się poddają. Dostaniesz... A taki normalnie w pierdol. Przez ten hełm! Ja chyba za bardzo przeceniam te hełmy. Muszę to sobie zapamiętać. Nieważne, czy ma hełm, chociaż kto wie, może to się później zmieni. Ale na razie hełm nic im kurwa nie daje w pojedynku z moim super turbo snajperskim pistoletem. Kto by pomyślał, że pistolet się stanie moją pierwszą snajperką w tej grze. Ciekawe jestem, czy później będzie jakakolwiek snajperka dostępna. To by było też interesujące. Bo po co mi wtedy snajperka? Pewnie jeszcze jakaś inna amunicja i tak dalej.
Ten zamek mogę chyba rozwalić. Proszę bardzo. No to był bardzo chujowy zamek w takim razie. Muszę też pamiętać o tym, że mam włączoną latarkę, bo potem mam takie sytuacje jak teraz, że nagle gra mi mówi, no wyciągaj ładowarę. Z tego pistoletu nic nie wyciągnę, bo już te wszystkie upgrade'y poznajdywałem wcześniej. No patrzcie. Uuu. Tu mamy jakieś coś do naszego tego. Jakąś chyba inną konfigurację naszej zbroi. Proszę bardzo. Dużo rzeczy znajduję. Mnie to cieszy. Wiecie co? Mnie cieszy taki gameplay. Znaczy, wkurwiają mnie ci przeciwnicy, że zadają takie obrażenia, ale cieszy mnie to, że sobie tak zwiedzam powoli. Tutaj sobie to otworzę, tamto otworzę. Coraz silniejszą mam postać, dzięki temu mam dużo rzeczy do craftowania. W ogóle tak naprawdę nie muszę się przejmować tymi apteczkami, kiedy mam tak dużo rzeczy do tych apteczek craftowania. Co w sumie zrobię teraz, bo żebym się nie wypłukał. No może nie mam tego aż tak dużo, znaczy apteczka jest stosunkowo droga, jeżeli chodzi o materiały chemiczne, ale dobra, 145 jeszcze w zapasie, to jest nieźle. Jakieś amunicje, te, tamte. Dobra, zamknijmy to tabem. Co my tutaj jeszcze mamy? Tam jest jedno miejsce godne zainteresowania, z tego co pamiętam na mapce. Tutaj im pewnie po prostu lokację przeciwników zaznaczyło. Tak jest. Tutaj mamy zaraz tą drezynę, którą mamy zdobyć. Tak więc spoko, spoko. Żeby nie było, że w tym odcinku mało zrobiłem, to obczajmy sobie jeszcze na koniec, co się tam znajduje. Co ja tam widzę? No widzę mutanty. O, tutaj kolejnego widzę mutanta. Tego mutanta już nie ma, ale mam wrażenie, że wydał z siebie jakiś niezwykle głośny odgłos umierając. Jedyna moja nadzieja to, że nie wydał z siebie głośnego odgłosu umierając. No to może być niebezpieczne obczajenie tego miejsca. W ogóle czemu ci na stacji bez nowej ziomki tak blisko... O jednym zapomniałem, tam u góry przecież załatwiłem. On może mieć coś ciekawego. Te ziomki się ustawiły tak zajebiście blisko jakiegoś siedliska mutantów. Ja mam wrażenie, że one się zawsze respawnują w nieskończoność. A oni sobie tutaj bazę zrobili, czemu nie? A będą sobie siedzieli w sumie bez większego powodu. Oni tak tutaj lubią po prostu. Dobra, cyk. Dodatek. No i to był, kurwa, dodatek do pistoletu, który w co zmieniał go w shotguna? Nie wiem. Te systemy tutaj tych broni i tak dalej są dla mnie trochę niezrozumiałe. Dobra. No to żeby nie spieprzyć sprawy. Ty, a pewnie w moim warsztacie, jeżeli... No pewnie przed kolejnym odcinkiem wrócę się do naszego wagonu, żeby tam jakiś napraw dokonać. Czy ja mogę naprawić moją maskę w jakiś sposób? Czy może muszę znaleźć kompletnie nową? Tego nie wiem. Ja sobie dokonam szybkiego zapisu tutaj. No i kurwa lecę w takim razie. Zadzieram kiece i lecę. Zawijam watę i płatę. Och! Dobra, tego nie ma. W sumie, wiecie co? Wziąłbym tego jebańca i go sobie naładował, ponieważ on jest bardzo fajny. Ale jeżeli jest oczywiście naładowany. Taki w sumie mini karabin maszynowy, który ma tanią amunicję. O! O, jest trochę głośny, to prawda, ale cisza to nie jest coś, czego ja teraz koniecznie potrzebuję. Ja chcę tutaj wejść, zobaczyć, co dam radę zdobyć i wypierdalać. Widzę, że mamy tutaj radiację, mamy oczywiście kolejnych mutantów, jakichś martwych ludzi. Co te jebańce robią tutaj w ogóle? Jeden, drugi... Trzeci. Dobra, czujnik promieniowania. No promieniowanie, kurwa, zasłaniają mi różne rzeczy to promieniowanie, ale... Zaraz zacznę tracić życie. Dobra, cyk, cyk. Uuu, tutaj jakiś dodatek do czegoś jest, fantastycznie. Dobra, wydaje mi się, że promieniowanie po prostu powoduje, że ja życie tracę. Ty! Te jebane stwory, one mają coś z tym promieniowaniem. To normalnie wyglądało, jakby one ćpały to promieniowanie. Poka mnie ten czujnik. Bo właśnie mam pękniętą maskę dokładnie tam, gdzie mi się pokazuje czujnik. Nie, to już jest zielono, dobra. Tyle tu jest różnych przycisków na różne rzeczy. Ja współczuję ludziom, którzy grają na padzie. Muszą tyle rzeczy pewnie zapamiętać. Gdzie co się klika, żeby to otworzyć, że to musi być dość męczące. No dobra, coś tam znalazłem ciekawego. Zobaczmy ten dodatek w sumie. Mam chwilę spokoju, nikogo tutaj już nie ma. Do mojego rewolweru oczywiście. Bęben na 6 nabojów, samo napinanie, łopanie! Trochę tracę na celności, ale szybko strzelność, pojebanie rośnie. No i patrzcie, kolejny odcinek. Poszliśmy trochę do przodu, oczywiście głównego wątku nie wykonałem nic. Ale to nieważne, ponieważ dość mocno się wzmocniłem, odwiedziliśmy parę innych miejsc. Ja muszę się przyznać, trochę jeszcze mam wrażenie, uczę się jak grać w tą grę. Tak, wiem, to który to już jest odcinek, ja nadal się uczę grać w tą grę. Ale wiecie, dzisiaj na przykład odkryłem, że mogę mieć w sumie wyjebane w większego stealtha, bo ci przeciwnicy za samochodem mnie kurwa zobaczyli, nie wiem jak, moje nogi pod kołami, pod podwoziem. Bez sensu takie trochę. Tamte krewetki się czają. Tam jakiś przeciwnik jest? Nie. Ale na pewno tutaj, zaraz przed nami chyba jest ta pieprzona drezyna. Tutaj mamy tory i damy radę to tam poprowadzić, więc misja nie wydaje się być zbyt zaawansowana. Ale potem coś się będzie pewnie działo w tym kompleksie tutaj przed nami. A on
mam wrażenie, jest zajebiście wielki. Albo te kominy dalej to jest po prostu ozdoba i tam nie będziemy się zapuszczać, ale jak patrzę na to wszystko tam, to mam wrażenie, że jest tam w cholerę rzeczy. Dobrze, moi drodzy, kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobał, naprawdę. Bardzo specyficzne jest to metro, staram się robić wszystko, żeby jednak było dla was interesujące, no ale widzicie, no. Różnie bywa, no. Dla mnie taka gierka to nie jest jednak mimo wszystko codzienność. Tutaj celownik, luneta razy 4, to wiadomo, to ja chcę sobie tu zostawić, ale czy ja znalazłem jeszcze jedną lunetę razy 4? No ale nie na wszystko dam ją radę zamontować. Niestety. Co mnie teraz polubiłem to... O nie, tutaj, czerwony laser to był, a nie luneta chyba. A jebać laser tak naprawdę, nie chcę mieć tutaj laseru. Jeszcze się potem okaże, że o, ten laser widać i oni wszyscy wiedzą, że tu jesteś. Tyryryry. Dziękuję bardzo za oglądanie. Łapki w górę, jeżeli się podobało i w następnym odcinku bierzemy tą drezynę, wracamy, jedziemy i... Znaczy, mam nadzieję, że to się stanie. Ale trzeba będzie jeszcze tą prawą stronę pozwiedzać. Może się to uda zrobić w tym jednym odcinku. Chamskie jest to, że kurwa pytajnik potrafi być siedliskiem potworów niczym innym. Nic tam ciekawego może nie być. Tam za to kurde w tym wielkim kompleksie jest tylko jeden pytajnik. No zobaczymy, jak to się skończy. Pa, pa!